Kolego, co ty robisz? To się nagrywa. To się nagrywa, co ty robisz? Proszę, ręce do góry. Tymi porwaniami polityków, tym torturami. Miesiące, kiedy liczyłem się z tym pozbawieniem wolności, kiedy... Bojówki PiSu, a więc zarazem zadymiarze ziobrystów. No, tak zwani samozwańczy rolnicy przyjechali przed budynek Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i na oczach Służby Ochrony Państwa wylali przed nią gnojownik. Okazało się, że to nie tylko rolnicy, ale też zadymiarze skrajnej prawicy. Również dzisiaj Jarosław Kaczyński zaliczył kolejny odlot. Tym razem szef PiS bredzi, że on i jego politycy byli ofiarami represji, a nawet, uwaga, porwań politycznych. A na koniec sędzia Igor Tuleja opowiada o swojej hekatombie. Mówi wprost, jak daleko Ziobro chciał się posunąć, za daleko. Adam Bysiek, dzień dobry, zapraszam na weekendowe podsumowanie dnia. Kliknij subskrybuj i bądź na bieżąco. Subskrybując, pomagasz nam się rozwijać. A my zaczynamy od tego, czym uważam, że w wolnym kraju nigdy nie powinniśmy rozmawiać. Szanowni Państwo, o ile to, co zaraz zobaczycie, może być śmieszne, komiczne, dla jednych żałosne, głupie, infantylne i prymitywne, o tyle z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa jest to skrajnie głupie zachowanie i dziwię się, że do niego w ogóle doszło teraz. O co chodzi? Tuż po godzinie 12 wczoraj przed budynek KPRM-u, jak gdyby nigdy nic, podjeżdża sobie wjazdem dla premiera samochód pisowski rolnik, tak się nazywał, później okazało się, że jest to jeszcze inna osoba, właściwie dwie osoby w jednej, z baniakiem na przyczepie o kubaturze około 1000 litrów, na szczęście, to podkreślę, wypełniony tylko albo i aż gnojówką, strasznie cuchnącą substancją na znak protestu po to, by zamanifestować swój wielki intelekt, postanowił wylać tą substancję przed wjazdem premiera, przed jego budynkiem, przed wejściem głównym, przed którym zawsze spotykają się inne głowy państw, gdy dochodzi do spotkań dwu- czy trzystronnych. Stało się to szybko, dwie minuty, od razu był spacyfikowany, dziwił się w ogóle, że ktoś pryska go gazem, że próbuje go zatrzymać, że będzie miał z tego tytułu problemy. No, nauczony zaiste doświadczeniem swoich równie inteligentnych kolegów z branży rolniczej, którzy blokowali autostrady, poczuł się zachęcony. Zanim sobie to omówimy, chciałem, żeby Państwo zobaczyli ten materiał wideo, który, uwaga, nagrał sam ten potencjalny przestępca, po to, by Państwo również mieli okazję i szansę skomentować u nas w polu komentarze tą sytuację i dać nam znać, co Wy o tym sądzicie. Proszę zobaczyć. Wjeżdżamy pod kancelarię prezesa Rady Ministrów. Panie Donaldzie, było spotkanie umówione na czwartek, przełożone na niedzielę. Dzisiaj znowu stało się coś, że spotkanie jest przełożone niedzielne. Kiedy pan wyjdzie porozmawiać z ludźmi? Witam, dzień dobry. Dzień dobry. Ten jogurt. Proszę pan. Proszę mnie nie trzymać, nic nie robię złego. Dobrze. Tak. Kolego, co ty robisz? To się nagrywa. To się nagrywa, co ty robisz? Proszę, ręce do góry. Stój, stój! Nic nie robię. Stój! Ale po co psika mi tym gazem w oczy? Stój! Po co psika mi tym gazem w oczy? Na ziemię. No ale położę się sam. Położę się. I teraz tak, teraz całkiem serio mówiąc, bo dla mnie nawet nie jest to śmieszne i żałosne, jest to coś strasznego, że w centrum Warszawy, w stolicy, zachęcony równie mądrymi, w cudzysłowie, kolegami, rolnik kremlowski przejeżdża i próbuje
zamanifestować swój sprzeciw dla Zielonego Ładu. Argument siły był zawsze najczęściej podnoszonym argumentem przez tych, którzy nie potrafili sklecić nawet jednego zdania. Mieli problem z tym, by wyrazić własne myśli, budując jakiś konstruktywny przekaz, próbując wyartykułować swoje argumenty za lub przeciw. No cóż jest bardziej prostszego niż przyjechać, uprzykrzyć komuś życie, zniszczyć mienie publiczne, a później odjechać i robić hece z tego, że należy ponieść odpowiedzialność za swoje działanie. Rolnicy twierdzą, że ich protesty miały teraz wejść na zupełnie inny poziom. No tak, weszły na inny z poziomu gleby, zapadły się pod glebę, poniżej gleby. Jeżeli rolnicy dziwią się, że nikt ich nie wspiera, o czym mówimy na tym kanale od dawna Państwo też o tym piszecie, to mam nadzieję, że po tej sytuacji już nie tylko nikt ich nie będzie wspierał, ale odpowiednie służby będą reagowały, ponieważ nikt nie miał pewności, co jest w tym baniaku. Pamiętajmy o tym, ten człowiek już nie żyje, ale była próba również za tego rządu, tak tego, gdy słynny chemik spod Krakowa już prowadził testy rozmaitych substancji po to, by, jak twierdził, pozbyć się tego minionego rządu w Sejmie. Na szczęście do tego nie doszło, jednak pamiętajmy, że taki funkcjonariusz, on nie ma pewności, czy to jest aby kremlowski rolnik, czy może potencjalna osoba, która chce wykorzystać zawartość danego kanistra do zupełnie innej czynności niż tylko pokazanie, że jest pseudointelektualistą. Czekam na Państwa zdanie, jak służby w tej sytuacji powinny zareagować i co powinno się z nim stać. Liczę na dużo z Państwa propozycji, bo większość z nich zazwyczaj okazuje się bardzo słuszna i trafna. Czekam na Wasze stanowisko. Temat numer dwa dzisiaj, Szanowni Państwo, to Jarosław Kaczyński, który znów zabłysnął tym razem podczas konwencji. Jak wiadomo, wybory samorządowe za nami, ale druga tura przed nami. PiS ochoczo jeździ i wspiera swoich kandydatów. Problem, że robi to w nieco nieudolny sposób. Szczęście dla demokratycznej strony naszego kraju, dla której tego typu występy, prawie że cyrkowe Kaczyńskiego, myślę, że spowodują, iż więcej ludzi pójdzie i odda głos na po prostu demokratyczną formację, a nie na partię Kaczyńskiego. Ten temat uważam, że zazębia się z trzecim, o którym zaraz, ponieważ jeżeli Kaczyński twierdzi, że ktoś w wolnym kraju, odbitym z pisowskich rąk Ziobry i Kaczyńskiego, był maltretowany, represjonowany, to ja może spytam o tysiące osób skazanych przez neosędziów, o tysiące wyroków wydanych przez tak zwanych przebierańców, o tysiące ludzi, którzy siedzieli kilkanaście lat w aresztach wydobywczych, bo Ziobro i Kaczyński mieli taki kaprys, aby na potrzeby partykularnych celów kampanii wyborczej czy własnej partii mieć ofiary, mieć sprawców, szafować tymi nazwiskami, pokazywać rzekomą sprawczość swojego rządu. Lista ofiar PiS jest naprawdę bardzo długa i są na niej tysiące ludzi potrzebujących szczególnie dziś naszej pomocy. Więcej, są tam osoby, które nigdy nie powinny tego doświadczyć. Mówię o sędziach, mówię o prokuratorach, którzy przez lata byli niezależni i nie poddali się zamordyzmowi reżimu bezprawia i niesprawiedliwości na czele z ziobrystami. Szanowni Państwo, i tak oto płynnie przechodzimy do tematu numer 3, ale zanim zobaczcie, jak Kaczyński zabłysnął podczas trwająca jeszcze kampanii. Przyjechałem tutaj, żeby podziękować. Podziękować tym wszystkim naszym rodakom, naszym obywatelom, którzy głosowali na Prawo i Sprawiedliwość, którzy się nie ulękli, którzy się nie załamali tym szerzonym, no może jeszcze nie terrorem, ale w każdym razie zastraszeniem, które było stosowane w ciągu ostatnich tygodni i miesięcy. Tymi porwaniami polityków, tymi torturami.
No właśnie, uważam, że tematu numer 3 nie może być paradoksalnie bez tematu numer 2, czyli Kaczyńskiego. Przed państwem Igor Tuleja, który udzielił bardzo długiego wywiadu telewizji TVP Info. Tak, już tej normalnie, tej telewizji TVP Info, czyli telewizji, która szczuła na niego latami, którą PiS wykorzystywał do m.in. produkcji słynnego serialu Paszkwilu, zwykłego brukowca, tak zwanej kasty, próbując rysować obraz sędziów jako kogoś nadzwyczajnego, kogoś niezwykłego, uprzywilejowanego. Podczas gdy ci ludzie w większości to skromni ludzie pracujący na normalnych posadach, zarabiających niewiele więcej niż wynosi średnia krajowa, to ludzie, którzy często jak Igor Tuleja poświęcili życie praworządności, którzy dali odpór bezprawiu, jakie PiS próbował skutecznie niestety rękami Ziobry wprowadzać w polskim wymiarze sprawiedliwości. Doszło do tego, że chcieli aresztować sędziego. Sędziego, który słusznie, zawsze niezależnie sądził i wydawał wyroki w imieniu Rzeczpospolitej. To jest kolejna osoba, a tych sędziów represjonowanych przez reżim Ziobry jest wielu, którą po prostu, to moja opinia, państwo najzwyczajniej zawiodło. Bał się pan, że u nas też potoczy się to w tym kierunku, że będą zamykać, że to naprawdę będzie bardzo źle wyglądać? Byłem przekonany, że to zmierza dokładnie w tym kierunku. No i też przecież były miesiące, kiedy liczyłem się z tym pozbawieniem wolności, kiedy wniosek prokuratury poszedł do ówczesnej Izby Dyscyplinarnej, później Izby Odpowiedzialności Zawodowej, gdzie prokurator domagał się zgody na moje zatrzymanie, czyli pozbawienie wolności. Więc pod pretekstem, no całkowicie absurd, wymyślono całkowicie absurdalny zarzut, że w trakcie tego posiedzenia sądu, na którym rozpoznawałem sprawę kolumnową, miałem ujawnić informacje z postępowania przygotowawczego. No to jest, to było naprawdę śmieszne z tego powodu, że polska procedura karna pozwala sędziemu prowadzić takie posiedzenie w sposób jawny, więc myślałem, że nie znajdzie się prawnik w naszym kraju, który przyklepie taki absurdalny zarzut. Okazało się, że tych prawników znalazło się i to kilku. No właśnie, bo jak określić fakt, że władza idzie z rękami po sędziów, po kogoś, kto po pierwsze ma immunitet, po kogoś, kto poświęcił swoje życie, karierę naukową, zawodową temu, by skazywać przestępców. Ci ludzie, jeżeli, szanowni państwo, można było podnieść rękę na sędziego, dlatego że ten był niezależny i to było jego całym przewinieniem, to pomyślmy sobie, co oni robili, mówię o ziobrystach i PiSie, z normalnymi, zwykłymi, szarymi ludźmi. Z szarymi Kowalskimi, którzy często nie mogli się bronić. Ja sam znam przypadki sytuacji takich, w których tak zwany neosędzia, czyli po prostu przebieraniec, cyrkowiec, który ubrał się w togę, idzie na salę rozpraw i wydaje wyrok, mimo tego, że wie, iż nie jest sędzią, bo był powołany w wadliwej procedurze. Więcej, były tak bezczelne przypadki, a wiem to od państwa, bo często wysyłacie mi mailem dane do siebie i często z wielu z wami o tym staram się rozmawiać, gdy ludzie składali zażalenie na neosędziego w składzie, a to zażalenie rozpatrywał tego samego dnia inny neosędzia, po to by orzec, że neosędzia w mniemaniu tego drugiego neosędzi tak, jest jednak sędzią. Do tego doprowadził Ziobro i PiS i mam nadzieję, że tu Adam Bodnar dotrzyma słowa i każdy, kto poniósł jakiekolwiek szkody moralne, finansowe, rodzinne, zawodowe, prywatne, po prostu od tego państwa chociaż raz usłyszę. Po pierwsze, przepraszam, ale ten program oglądasz tylko dzięki wsparciu naszych widzów na zrzutka.pl/EXSUMF. Nie emitujemy reklam, dlatego jesteśmy niezależni. I ty możesz zostać naszym patronem. www.zrzutka.pl/EXSUMF. Jeżeli te decyzje miały jakiś skutek prawny, będzie mógł je po prostu cofnąć, bo ludzie nie oczekują, podobnie jak widzę sędzia Igor Tuleja, niczego więcej niż przyzwoitości, moralności, a to się rymuje ze słowem praworządności. Adam Bysiek, dziękuję za dzisiaj, czekam na wasze komentarze, jak zwykle dajcie znać i dziękuję, bo dziś chyba nam wbije dokładnie 100 tysięcy subskrypcji. To wszystko dzięki państwu. Oczywiście apelujemy o to, by każdy z was kliknął subskrybuj. Dzięki temu będziemy na bieżąco, a my możemy nadal nasz kanał z powodzeniem rozwijać. Dobrej i spokojnej niedzieli. Adam Bysiek, kłaniam się nisko.
Do zobaczenia. Czekpress.pl. Nie lękamy się pisać i mówić o faktach.